Uleszki od zmiennej sytuacji historycznej, przestrzennej, zmiennej historycznej sytuacji przestrzennej owych kresów czy pogranicz. Inne były bowiem kresy w czasach I Rzeczypospolitej, kiedy jazda na nie, jak pisano w ówczesnych pamiętnikach, dotyczyła ziem nad Dnieprem, Dniestrem czy Dźwiną. Podczas gdy Litwa, a ściśle ta jej część, która jest Litwą obecnie, znajdowała się właściwie w centrum. Inaczej wówczas, gdy rozbiory unieważnili w ogóle topograficzny sens pojęcia kresy, czyniąc je natomiast ważnym składnikiem historycznej pamięci. Wówczas to stawały się one w istotny sposób mitem politycznym, odwołującym się przede wszystkim do idei państwa Jagiellonów. Inaczej wreszcie, gdy kolejne niepodległe państwa polskie zmieniały swoje granice, a więc pas pograniczny. Dla naszych potrzeb badawczych nie wystarczy zatem traktowanie owych kategorii jedynie w sposób czasoprzestrzenny. Stanowią bowiem one zarówno charakter mentalny, jak i środowiskowy. Zjawiska o pogranicznym charakterze występują tam, gdzie obok siebie współistnieją odmienne zbiorowości, zróżnicowane zarówno socjologicznie, jak i narodowościowo. Niosą one ze sobą często odległą historię współżycia. Tu cytuję. Pogranicze przebiegają nie tylko u nas, powiada Krzysztof Czyżewski, założyciel ośrodka pogranicza w Sejnach, czyli u nas, to znaczy w okolicach Suwałk, ale też, jak powiada Krzyżewski, w Warszawie. W tym sensie problemem pogranicznym może się stać diaspora żydowska w Polsce, rozrzucona po całym terytorium państwa, czy obecność grup cyganów rozrzuconych także po całym tym terytorium. Warto zwrócić uwagę na mało dotąd przebadane enklawy kulturowe, które wiążą się z zjawiskami dawnych, często sprzed stuleci, kolonizacji i migracji ludnościowej, na przykład niemieckich, holenderskich, ormiańskich, karaimskich czy tatarskich. Warto przy tym pamiętać, iż osiedlanie, tak dobrowolne, jak i przymusowe, stanowiło o dwojakim charakterze procesów. Dośrodkowych, kiedy owe grupy zamykały się własnej wspólnocie, i odśrodkowych, otwartych, które asymilowali się w nowym polskim środowisku, tworząc równocześnie jednak odrębne subkultury. Pograniczność w takim wypadku była zjawiskiem ukształtowanym z dala od właściwych geograficznie, politycznie centrów. W różnym stopniu trzeba pamiętać, że określa je pamięć historyczna i świadomość dawnej narodowej tożsamości, a zarazem jej swoistego rozproszenia, ponieważ kwestia ta wcale nie jest taka jednoznaczna. Tadeusz Konwicki, współczesny pisarz polski, w kalendarzu Klepszykrze pisał tak o swoim miejscu w przestrzeni białoruskiej. Powiada Konwicki, moje oczy są pełne Białorusi. Patrzę na Prowansję i widzę pagórki z Podoszmiany. Patrzę na Dunaj i widzę Niemen. Widzę zamglony łagodnym smutkiem drugi brzeg Jemy. I w innym miejscu powiada Konwicki, po jakiemu ja w dzieciństwie mówiłem? Czy po prostemu, czy po miastowemu? Czy więcej słów, bajek, pieśni słyszałem białoruskich czy polskich? Ile razy i kiedy przekraczałem tę niedostrzegalną granicę między białoruskością i polskością? Podobną wątpliwość narodowościową wyrażał również Czesław Miłosz, kiedy w dwugłosie z Tomaszem Węsłową twierdzi. Zasadniczo powinniśmy się byli uważać za Litwinów o języku rodzinnym polskim i kontynuować w nowych warunkach Mickiewicza Litwo ojczyzno moja, co znaczyło tworzyć literaturę litewską w języku polskim jako równoległą do litewskiej litewskiej. Ten sposób myślenia, co znaczące, był bardziej charakterystyczny dla twórców ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego niż innych krain Rzeczypospolitej. Świat litewski o wiele wyraźniej jest zróżnicowany wewnętrznie, z wielką rozpiętością języków, tradycji historycznych, obyczajów, religii, zarazem mocniej wpływał na wielość i rodzaj czynników nostalgicznych, ujmowanych w nieostrych, często pastelowych i sentymentalnych barwach.
A nie darmo w znakomitym szkicu Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w literaturze emigracyjnej pisała Nina Taylor Terlecki. Cytuję jej szkic. Litwa to najsłynniejszy locus amoenus w literaturze polskiej, kraina ziemskich rozkoszy. Na jej obszarze rozgrywa się podwójna idylla sielskości i metafizyki, męczennictwa i narodowego ładu domowego. Ten dziwny świat wschodnich pogranicz, ukształtowany w znacznej mierze przez literaturę romantyczną, był jednak światem rozmaitych, a często bardzo głębokich konfliktów. Wystarczy przypomnieć wielowiekową sprawę ukraińską czy spór o granice polsko-litewskie w XX wieku. A równocześnie nie sposób sobie wyobrazić polskiej kultury pogranicza bez komponenty ukraińskiej czy litewskiej, podobnie jak bez komponenty polskiej nie można przedstawić tamtych obu literatur. I dlatego w wypadku badania kultury literackiej pogranicza należy jej obraz rozszerzać na różne formy kontaktu literatur oraz twórców należących do odmiennej narodowości. Będą więc ważne zasady wpływu i wzajemnych relacji, forma ich selekcji, problematyka translacyjna. Osobne miejsce zajmie na pogranicza dotąd mało przebadana twórczość pisarzy dwujęzycznych, którzy zajęli ważne miejsca w literaturach nie jednego, ale dwóch, a czasami i trzech narodów. Przeciwstawnie zresztą w tych literaturach ocenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na zjawisko, które można by określić jako dyfuzję języka i narodowej deklaracji przynależnościowej. Określenie Litwin tworzący po polsku literaturę litewską, to co mówił właśnie Miłosz, to nie paradoks, lecz efekt skomplikowanych stosunków etnicznych. Dlatego badania nad kulturą i literaturą dawnego terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego powinno uwzględniać owe złożone i nieznane narodowym centrom odrębności, a właściwe specyfice pogranicza. Literaturę polską, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, zdominowały jednak przeświadczenia odmienne o wyraźnie polonocentrycznej cesze. Mieściły się w niej poglądy reanimujące wyobrażoną jako część Polski Litwę unijną, istniejącą idealizowanym Związku Narodów. Litwę, jak pisano wówczas, mocną siostrę, ochrzczoną i ucywilizowaną i w ten sposób wyprowadzoną ze stanu barbarzyństwa. Na obszarach pogranicznych pojawiają się w tym czasie dwa jakby przeciwstawne dyskursy. Jeden wyraziście agresywny, można idąc za współczesną modą powiedzieć kolonialny. Jest on najczęściej tutaj rosyjski lub niemiecki, ale także właśnie odwołujący się do Unii dobrowolny, asymilacyjny, polski. Pierwszy odtwarzał negatywne skutki represji, drugi zbawienne tradycje unijne. Ten stereotyp zarysował się zwłaszcza wyraziście w powieściach litewskich Józefa Wyszynkowa w Sobolu i Pannie czy w Unii. Można powiedzieć, że wśród wielu pisarzy polskich, kierujących swoją uwagę na Rzeczpospolitą przez rozbiorową, wykształcił się typ, który trawestując określenie Ewy Thompson, można nazwać trubadurami wielkości jagiellońskiego państwa. W ich utworach szczególnemu prawu podlegała znacząca w tak zwanym kolonialnym dyskursie kategoria swój-obcy. Obcość nabiera tu podwójnego charakteru, innego, przytłumionego cenzurą negatywnego stosunku wobec zaborców, przedstawicieli represyjnego aparatu, a inne, jako relacja między swoim i obcym Żbudzinem czy Litwinem, a swoim Polakiem, który również może być Litwinem w historycznym znaczeniu tego wyrazu. Różnicą jest często język, może być także folklor, ale obie nacje w tym ujęciu, w tym drugim ujęciu, łączy ugruntowana przez wiekowe współżycie zgoda i religia. Interpretacja zatem powinna zmierzać w dwóch kierunkach. Rozpoznania polskiego dyskursu kolonialnego odnoszącego się do stosunków polsko-litewskich, czy na innym
planie polsko-ukraińskim oraz dyskursu antykolonialnego, ostrego dyskursu skierowanego przeciwko zaborcom, przede wszystkim zresztą wobec Imperium Rosyjskiego.